Siemano, witam was na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film. Rosja nie pojedzie na mundial, decyzja FIFA pozbawiła ich ostatniej nadziei. Szwedzi protestują, ponieważ FIFA przyznała nam awans, a pretensji o to nie ma reprezentacja Czech. Z kolei Czesław Michniewicz chciałby rozegrać oba spotkania. Być może Pep Guardiola straci swojego świetnego skrzydłowego, a Newcastle United zamierza podkupić defensora prosto z Chelsea. Na samym wstępie oczywiście zachęcam każdego z was do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Wpadajcie do nas także na grupę na Facebooku Nie Grasz, Nie Wygrasz, link macie na dole w opisie, a ja zapraszam do oglądania. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. To już oficjalnie. Polacy zagrają w finale baraży do mundialu. Po ataku Rosji na Ukrainie nasi reprezentanci z prezesem PZPN, czyli Cezarem Kuleszą, nie wyobrażali sobie innego scenariusza. Solidarność z reprezentacją Polski wyraziły liczne reprezentacje narodowe, między innymi druga para półfinałowa, czyli Szwecja i Czechy. Jesteśmy zadowoleni z decyzji FIFA. Innej nie można było podjąć. Całe szczęście, że ktoś FIFA w końcu o tym pomyślał i dołączył się do naszej inicjatywy. Jeśli chodzi o Polskę, to nie było i nie ma żadnych możliwości, abyśmy z Rosją nami grali. Nie wolno udawać, że sport jest gdzieś z boku i nie ma znaczenia. Ma i to olbrzymie. Dlatego od początku zajęliśmy twarde stanowisko i jak widać było warto. Cieszy mnie też solidarność, którą środowisko okazało. To były słowa prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z decyzji o przyznaniu Polsce walkowera nie zgadza się jednak Szwedzka Federacja Piłkarska, która trzyma się stanowiska, aby Polakom przydzielić nowego rywala. Odmiennego zdania jest jednak nasz sąsiad z południa. To oczekiwana decyzja, zgodna z regulaminem mundialu, która była zdecydowanie najbardziej prawdopodobna ze wszystkich opcji. Teraz możemy w pełni skoncentrować się na meczu półfinałowym w Szwecji. To, że Polska przejdzie od razu do finału, traktujemy jako fakt. Jeśli chcemy zagrać na mundialu, musimy po prostu zmierzyć się z dwoma przeciwnikami, więc sytuacja dla nas się nie zmieniła. Tuż po zakończeniu wczorajszego meczu Red Bull Salzburg z Bayernem Monachium swoją opinię wyraził także kapitan biało-czerwonych, czyli Robert Lewandowski. Polak uważa, że decyzja FIFA jest jak najbardziej słuszna, a wybór innej reprezentacji mógłby być niesprawiedliwy dla pozostałych grup. Podkreślił również, że przerwa między pierwszym a drugim meczem to 4 dni, więc zmęczenie nie odgrywa dużej roli. Nie uciekamy od grania i chcemy meczu 24 marca z kilku powodów. Chciałbym takiego przetarcia. Wiem, że możemy w takim meczu towarzyskim narazić się na kontuzje, ale one mogą wydarzyć się w każdym momencie, to nie argument. Ponadto nie chciałbym, aby ktoś nam wytykał, że mieliśmy o jeden mecz mniej i przez to więcej czasu na wypoczynek. Takie stanowisko w tym temacie wyraził selekcjoner naszej reprezentacji, czyli Czesław Michniewicz. Prawdopodobnie reprezentacja Polski rozegra spotkanie ze Szkotami, którzy również nie rozegrają meczu baraszowego w marcowym terminie. Reprezentacja Szkocji miała zmierzyć się z reprezentacją Ukrainy, no ale z wiadomych przyczyn to w tym momencie do tego meczu nie dojdzie. On został przełożony na czerwiec. Obecnie jeden z najważniejszych graczy Manchesteru City, czyli Riyad Mahrez, może zmienić pracodawcę podczas najbliższego okienka transferowego. Algierczyk w tym momencie jest w bardzo dobrej formie. Dla obywateli strzelił w tym sezonie 21 bramek, ale także zanotował 7 asyst. Były zawodnik Leicester City do ekipy Pepa Guardioli dołączył w roku 2018, zdobywając kolejne 2 mistrzostwa Anglii. Pomimo tak dobrej formy, nowy kontrakt z Mahrezem nie został jeszcze podpisany. Umowa wygasa wraz z końcem następnego sezonu. Tę sytuację zamierzają wykorzystać rywale z Londynu, a dokładnie Chelsea. Ofensywni piłkarze Thomasa Tuchela, w tym na przykład Romelu Lukaku, nie przekonują swoimi liczbami fanów, ale nawet sztabu szkoleniowego. W obecnym sezonie najlepszym strzelcem The Blues w lidze jest Mason Mount z 7 bramkami na koncie oraz Jorginho, który zdobył 6 goli. Inną opcją dla Mahreza może być także Paris Saint-Germain, ponieważ oni być może będą szukali zastępstwa za Angela Di Marię, a nawet za Kiliana Mbappé. Co więcej, to zawodnik Pepa Guardioli był łączony z przenosinami do Paryża w poprzednim sezonie. Jednak ostatecznie do tego nie doszło. Natomiast kibice Paris Saint-Germain z pewnością pamiętają jego bramki dla Manchesteru City w półfinale Champions League, które to wyeliminowały francuski klub. Do transferowej ofensywy zamierza przejść także Newcastle United. Popularne sroki namieszały w styczniowym okienku transferowym, ściągając m.in. Kierana Trippiera, Chrisa Wooda czy nawet Bruno. Klub jeszcze w styczniu znajdował się w bardzo ciężkiej sytuacji, a pozycja w strefie spadkowej nie nastawiała optymistycznie ani właścicieli, ani kibiców. Jednak wraz z przyjściem Eddiego Howe'a Newcastle United pnie się w górę. Obecnie są na 14 pozycji w lidze. Saudyjscy właściciele zamierzają jednak wzmocnić defensywę swojej drużyny, ściągając m.in. gwiazdę światowej
światowego formatu, a takim nazwiskiem jest na pewno Antonio Rudiger. Niemiec jest jednym z wyróżniających się graczy defensywy Chelsea i zamierza wykorzystać ten fakt przy rozmowach w sprawie przedłużenia kontraktu. Newcastle United tak naprawdę ma nieograniczony budżet i może zapewnić garże marzeń byłemu piłkarzowi Romy, ale nie wiadomo, czy Rudiger skusi się na taką ofertę kosztem realizacji siebie pod kątem sportowym. Obecnie Newcastle United nie ma szans na grę w europejskich pucharach, ani nawet na rywalizację o tytuł mistrza kraju. Okazuje się, że graczem Chelsea zainteresowanie wyraził także Real Madryt. Na dzisiaj to już koniec, bardzo dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zerknijcie na naszą grupę na Facebooku Nie Grasz, Nie Wygrasz, link macie tam na dole w opisie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!